Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej wsparcia ochotniczych straży pożarnych w regionie. Dlaczego na ten temat i dlaczego ja się tym zajmuję? Otóż od dłuższego czasu jestem bardzo w dobrym kontakcie i dużym kontakcie z ochotniczymi strażami pożarnymi w naszym okręgu. Tak naprawdę 1400 takich jednostek mamy zdiagnozowanych, że tak powiem, mówię o okręgu. I z wszystkimi, prawie mogę powiedzieć, że ze wszystkimi prawie jestem w kontakcie. I bardzo staram się ich wspierać, o, tak mogę powiedzieć. Zorganizowałam kilka spotkań z nimi, przyjeżdżają, przedstawiają swoje problemy. Ja staram się na te problemy reagować. I na przykład w interpelację wysłałam już chyba 2 lata temu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie legalizacji wozów bojowych, które straże, ochotnicze straże pożarne sobie sprowadzają z zagranicy. One tam mają wszystkie papiery, wszystkie dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też są dopuszczone do ruchu, mogą jeździć, ale nie mogą, że tak powiem, brać udziału w akcjach pożarniczych, ponieważ nie jest problem z ich legalizacją. I muszę powiedzieć o swoim sukcesie, a mianowicie takim, że po moich interwencjach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych się odpowiedziało niedawno mi, że zajmą się tym, widzą problem i że będzie to uregulowane. Co jest, uważam, niemałym sukcesem. Nasz rząd Zjednoczonej Prawicy dofinansował w różny sposób, przez różne programy Ochotnicze Straże Pożarne kwotą prawie 400 milionów złotych. Ostatnio też brałam w tym udział zmiana ustawy o straży pożarnej, jakby pozwala na, że każda ochotnicza straż pożarna może dostać na różne swoje działania pieniądze. Na to przeznaczyliśmy 82 miliony złotych, teraz to się dzieje akurat. Pomagamy, moje biura pomagają złożyć wniosek, wspieramy te straże pożarne. Ale spotykam się z Państwem dlatego, że wczoraj złożyłam do pana Piotra Całbeckiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, wniosek do budżetu województwa za rok 2020. I ja wnioskuję do pana marszałka o ujęcie w budżecie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2020 kwoty 20 milionów złotych na utworzenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia OSP. Uważam, dlaczego to robię? Dlatego to robię, że ochotnicze straże pożarne mają, żeby wnioskować o jakieś pieniądze unijne, muszą mieć wkład własny. Tych pieniędzy po prostu nie mają. Nie mają i muszą się starać z różnych źródeł je pozyskać. Nie jest to łatwe często. I taki fundusz, pieniądze z takiego funduszu właśnie mogłyby ich bardzo mocno wesprzeć w tym wkładzie własnym. Tak? Czyli to jest bardzo, bardzo istotne. Uważam, że marszałek województwa kujawsko-pomorskiego jako osoba, która tak naprawdę zarządza województwem, ma ogromne możliwości i finansowe, i organizacyjne. Powinien pokłonić pozytywnie nad moim wnioskiem, przeanalizować go i taki fundusz utworzyć. No i apeluję z tego miejsca do pana marszałka, żeby pozytywnie rozpatrzył mój wniosek. Ja poprosiłam go w piśmie o poinformowanie mnie o decyzjach, które on podejmie. Mam nadzieję, że będą one pozytywne. Ochotnicze straże pożarne mnie o to prosiły. I ja to robię na prośbę ochotniczych straży pożarnych, bo oni właśnie mają z tym problem ogromny. A szanowni państwo, to jest, ja sobie nawet nie zdawałam sprawy, jaka to jest, jakie oni dobre rzeczy robią w terenie, w sołectwach, we wsiach.
Oni przecież nie tylko jadą do pożaru, albo oni pomagają również przy kataklizmach, ale również innych rzeczy, na przykład organizują jakieś zawody sportowe. Oni tam naprawdę kulturalno-sportowe rzeczy, bardzo dużo rzeczy robią. Jak Państwo wiecie, to super. O tym pisałam w interpelacjach do ministerstwa. W interpelacji, w pismach do władz, znaczy do pani obecnej marszałek Witek. I teraz niedawno dostałam odpowiedź pozytywną taką, że oni zauważyli problem i że ten problem będzie rozwiązany. Bo ja w moim podtorunie, ja znam takich 5 przypadków, o których Pan też mówi, tak? Czyli to nie jest jednostkowa rzecz, jak to Gruczno, czy u mnie pod Toruniem Rychnowo Wielkie, jest takich przypadków wiele. I na przykład wójtowie mówią, że ich po prostu też nie stać, gminy nie stać na to, żeby dać, bo to dużo kosztuje ta legalizacja, prawda? I tak jak mówią strażacy, wymagania są bardzo wysokie. Znaczy znacznie wyższe niż w innych krajach. No i tutaj trzeba się nad tym pochylić właśnie. I ministerstwo to zaczyna robić. Mam nadzieję, że pozytywnie. Wyższe wymagania są wobec naszych u nas w Polsce niż na Zachodzie. No i dla mnie to jest niezrozumiałe, bo niby dlaczego, ta prawda? I z tym się zwracałam do pana. Do pani minister wtedy, teraz pana ministra. Mam nadzieję, że będzie druga kadencja i że będzie to załatwione na początku drugiej. To marszałek o tym zdecyduje. To marszałek o tym zdecyduje. Ja tylko go wnioskuję, żeby fundusz utworzył. Tak? I teraz jak fundusz utworzy, no to wtedy trzeba będzie opisać, na co te pieniądze będą. Ja mu w piśmie sugeruję, że dobrze by było, żeby one po prostu pomagały na ten wkład własny, bo oni właśnie na tym mi zwracają bardzo uwagę.